Siemano. Po meczach towarzyskich i pożal się Boże naszej reprezentacji, która no pojechała już po całości. Pojechała po całości, przegrywając 1-0 z Estonią. No słuchajcie, co tu dużo mówić. Kompromitacja zupełna. Przegrać z krajem, który ma no koło tak 1,5 miliona obywateli, no to jest porażka. To jest porażka i to nie ma co się tłumaczyć, że to jest nawet mecz towarzyski. Bo jeżeli takie mecze zaczynamy przegrywać, o to z czarnogórcami nie mamy co liczyć na jakiś dobry wynik. No ale dobra, nie o tym ten filmik jest przecież, tylko o czwartej rundzie eliminacji Ligi Europejskiej. To ta runda, która już zadecyduje, czy zobaczymy jakąś drużynę polską w fazie grupowej, czy nie. Hanower 96 to rywal Śląska Wrocław w tej rundzie Ligi Europejskiej. Niemiecka drużyna to dwukrotny mistrz swego kraju, ale ostatni raz Hanowerczycy byli mistrzem Meisterschaftu 58 lat temu, słuchajcie, więc prehistoria zupełna. Jest to obecny klub naszego reprezentanta Polski, Artura Sobiecha. No, reprezentanta Polski, może to za dużo powiedziane, ale w każdym bądź razie naszego człowieka, tak? W Niemczech, w Bundeslidze. W przeszłości drużynę tą reprezentowali inni Polacy, Dariusz Żuraw, czy u schyłku swojej kariery Jacek Szynówek. W poprzednim sezonie Hanower skończył miejsce na czwartym miejscu, słuchajcie, więc bardzo dobry wynik jak dla tego klubu, który praktycznie no, zazwyczaj broni się przed spadkiem z Bundesligi, więc czwarte miejsce to wyczyn dla tego klubu. Zajął miejsce zaraz za Bayernem Monachium. Co jeszcze można dodać? Hanower to jest... Skład Hanoweru to istna wieża Babel, w skład którego wchodzi aż 12 reprezentantów krajów. Może nie reprezentantów, jako że grają w reprezentacji, ale właśnie mówię, z tych 12 krajów pochodzą. Jednym z najbardziej znanych zawodników Hanoweru jest Steve Cherundolo, obrońca i reprezentant Stanów Zjednoczonych. Hanower, by znaleźć się w tej czwartej rundzie, odprawił drużynę irlandzką St. Patrick, wygrywając bez straty bramki. W Irlandii wygrał 3-0, u siebie 2-0. Czy Śląsk ma szansę z tak dobrym zespołem? Bo wiadomo, że ścisła czołówka Bundesligi to jest zawsze poważne drużyny, to są poważne drużyny, więc czy ma szansę w tej sytuacji? Nie, nawet bukmacherzy nie dają wielkich szans w konfrontacji tej pierwszej już we Wrocławiu. I jeżeli Śląsk strzeli chociaż jednego gola Hanowerowi, no to będzie super. Za to grająca na fali Legia, która pokonała ostatnio, teraz w weekend, 4-0 Koronę, no, będzie podejmować norweski Rosenborg. Rosenborg, który był hegemonem piłki skandynawskiej lat 90. To aż 22-krotny mistrz Norwegii, a od 1992 roku do 2004 13 razy pod rząd zdobywał mistrzostwo. Właśnie, przez 8 lat też nieprzerwanie występował w Champions League od sezonu 95 do 2002. W sezonie 95, jak wiadomo, spotkał się z Legią, czyli to będzie taki powrót do historii Legia Rosenborg. To 2004, więc to był rekord, kiedy 9 raz rzędu
Wystąpił w tych elitarnych rozgrywkach dopiero Manchester United. Co jeszcze? Norwegowie zaczęli od pierwszej rundy te eliminacje, więc no to już jest bardzo długa dla nich droga. Więc nie sprzedadzą tanio skóry w tym ostatnim meczu, w tych ostatnich meczach w Warszawie i w Trondheim. W pierwszym meczu Rosenborg wyeliminował irlandzki Crusaders 3-0, 1-0, więc nie stracił żadnej bramki, łatwo przyszło awans do kolejnej rundy. W kolejnej rundzie to już był kazachski Szymkent, 2-2 i u siebie i 2-1 wymęczone, gol w ostatniej minucie strzelony już w doliczonym czasie gry i awans do tej trzeciej rundy, gdzie rywalem był szwajcarski Servette Geneva. Tutaj też Rosenborg nie wygrał akurat tak znacząco. W ogóle nie wygrał. 1-1, remis i 0-0. Więc awansował dzięki strzelonej bramce na wyjeździe. Czy Legia w obecnej sytuacji ma szansę wyeliminować Rosenborg? Tak najbardziej, jak najbardziej. I to mówię już bez żadnej przekory, ponieważ jeżeli nie będzie stracona ta forma, którą prezentuje Legia, no 4-0, słuchajcie, z Koroną, wiem, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale nie wierzę w aż takie załamanie formy drużyny, więc no, życzę Legii jak najlepiej i do zobaczenia w następnych filmikach. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się, cześć!